No i już wyszliśmy z tych podziemi, ale kompletnie nie wiem, czemu one są oznaczone tutaj na żółto. Tak jakbyśmy mieli tutaj wrócić. Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Nie wiem, co tu się na starcie wydarzyło. Skończyliśmy przecież po odnalezieniu tej bitności Lilith tutaj. Ale że to jest tutaj od razu pierwsza kwestia, to ja ją pokażę wam w tym materiale. A w poprzednim poznaliśmy kolejnego z Horadrimów, niejakiego Danona. Danon? Denon? Czy jakoś tam mu było? Zawsze mam problem z zapamiętaniem jego imienia. Wybrałeś dobry moment na wizytę w Braystagu, podróżniku. Słychać śpiew osełek i bicie serc. Muzyka w sam raz na taki dzień. Przysłał mnie Donan. Przynajmniej nie jesteś pokutnym rycerzem. Przynajmniej? To my ryzykujemy życiem w obronie tej wioski. Odpuść. Wzgórze spowiła złowieszcza mgła. Wyłaniają się z niej oszalałe duchy. Wkrótce tu będą. Przybywasz pomóc nam je odegnać? Szukam demonicy, która tu była. Ach, czyli... to tym była. Z każdą chwilą ten dzień robi się coraz lepszy. Ruszyła wzgórzem na ziemię Airidy. Ale nie idź tam, chyba że chcesz dołączyć do duchów. Lepiej zostań tutaj. Zabiorę cię do Airidy. Wykluczone! Nic mi nie będzie. Donan mu ufa. My też powinniśmy. Daj znać, kiedy będziesz gotów. Jak dobrze pamiętam, ci, którzy nie oglądali moich streamów, chyba podczas tego zadania naszym hardkorowym łotrem zginęliśmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. Przypuszczam, że przeżyjemy, tak? Bo jednak hardcore to lekka spina zawsze jest, ale zobaczymy, być może też zaliczymy jakąś dętkę tutaj. Drogi skrywa gęsta mgła. Najszybsza trasa ku wzgórzom biegnie na wschód, przez łukające kopce. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, czyli co gdzieś tu? Tu sobie oznaczmy, skoro mamy odszukać tutaj, na kunia. Dobra, odblokował nam się punkt nawigacyjny, teleport właściwie. Też mi się to marzy. Coś cię powstrzymuje? Mój ojciec. Sam wiesz, jaki jest. Muszę go męczyć, żeby w ogóle pozwalał mi opuścić tę przeklętą twierdzę. Pomóżmy tu tubylcom. Ekstra poszło. Zawsze to troszkę złota. Gdzie tu by było wejście, które mamy odszukać? Wydaje mi się tutaj, że wspiąć się, ale jest jeszcze skrzyneczka. Nie pogardzę skrzynią ze złotem. Przed nami kopiec cmentarny. Wygląda na to, że korzenie przebiły ziemię i zniszczyły kopiec. Ciekawe, czy ma to jakiś związek z mgłą, która spowija wzgórza. Przed nami wejście do kopców. Zaraz. Czemu przejście jest zablokowane? Tak, już jestem pewien, że tutaj zginęliśmy, kiedy graliśmy naszą postacią hardkorową. Zatem jeżeli jesteście tutaj, na odwagę zostawcie kciuka w górę. Zamknięte, ale widzę jakieś pismo. To są chyba stare runy druidów. Pieśń wiatru, wycie... O nie, są blisko. Szybko. Dobrze.
Ej ale du gro ani dola nuchrejdu. To pieśń. Ona otworzy nam drogę. Co, zaczniemy śpiewać? Nie daj im podejść. Taki mam zamiar. Że tak sobie pułapkę podstawimy. Udało się. Coś zakłóca spokój duchów. Lepiej się pośpieszmy. To też musimy pamiętać, że na tej postaci hardkorowej to mieliśmy delikatnie, nie wiem, czy ten sam level, ale mniej umiejętności, nie? Bo tutaj ze względu, że już przeszliśmy raz postacią tą fabułę całą, dostaliśmy te wszystkie punkty, a to sporo daje w drzewku. Trzeba to pamiętać, nie? Że to nie będzie to samo. Tym bardziej powinniśmy sobie tutaj teraz łotrzykiem dać radę. Obecność Airidy niepokoi mnie najbardziej. Dobra, i właśnie poziomik. Pytanie, jak to u nas wygląda w drzewku na ten moment? Jeszcze brakuje nam punktu, to ja może w te wirujące ostrza jeszcze raz pójdę. Tak, to może nam się przydać. Później może jakieś pasywki, nie wiem, bym musiał się trochę dłużej przyjrzeć. Ta komnata. Właśnie tak opisywał ją mój ojciec. Nigdy tu nie byłeś? Znam to miejsce tylko z jego opowieści. Choć w żadnej nie mówił o żywych trupach. I też musicie pamiętać, nie korzystam z żadnego gotowego builda z internetu. Sam się bawię, sam układam, sam sobie próbuję to, co mi przypadnie do gustu, czym będzie mi się lepiej walczyło, co będzie dawało większe obrażenia. Myślę, że takie skorzystanie z gotowego buildu jakiegoś z internetu, jeden w jeden, to jest zabieranie sobie frajdy z gry. Coś tu jest nie tak. Airida nie zablokowałaby w ten sposób ścieżki umarłych. Duchy powinny krążyć w ziemi bez przeszkód. Lilith? Dziwne. Drzwi zamknięto ziemną pieczęcią. Mój ojciec wspominał coś na ten temat. Kamienie, to o nie chodzi. Przynieś mi kilka z pobliskich kopców. Chyba dam radę otworzyć przejście. Mocno mi się wydaje, że tutaj na wyprawie do tych kopców zginęliśmy. Spodnie podnosimy, z pewnością będą to jakieś lepsze, które mamy na ten moment, a nie, my mamy jakieś legendarne spodnie, proszę ja was. My sobie od razu oznaczmy to wtedy na przemiał na materiały. Tylecik. Moglibyśmy zacząć szybciej tu walczyć. Też ta prędkość ataku by była wskazana na naszej postaci. Ha!
A podleczymy się, co nam szkodzi, nie? Żeby tutaj nie dać się tak łatwo zrobić też przy nich. Tam jeden jeszcze chyba u góry gdzieś powinien być, nie? Rozwaliło go to. Mamy jeden z kamieni. Bardzo fajnie, ale obejdziemy sobie tą ścieżką, którą nie mieliśmy okazji przechodzić. Sobie wszystko wyzbieramy. Krótki miecz. Na razie podnosimy te szare, nawet zwykłe przedmioty. Nie jest to taki poziomik, żebyśmy poziom tutaj mieli co wybrzydzać. Zawsze jakieś te materiały rzemieślnicze. Leidalhal il Oskul. O, udało się. Aha, tu tylko nagrody, tak by były. Tak sobie tu wszedłem. Myślałem, że to jakiś przeciwnik nasz towarzysz. Pojawił się tak znienacka, jakby spod ziemi wyszedł. Ale nie. Kusza. Ona może być lepsza. Może i jest, ale tutaj mamy jakiś szczęśliwy traf. Dodatkowo, tak. Afix. Więc sobie myślę, to zostawimy na spokojnie. Demoniczne symbole. Lilith tu była. Coś jest napisane na ołtarzu. Na kamień i korzeń, na łzy i cierpienie, nam przyszło podsycać przeszłości płomienie. W martwych oczach żar mamy przeklęci, dławi nas popiół, to cena pamięci. A, elegia autorstwa Airidy. Ona upamiętnia tych, którzy polegli w walce z Astarotem. Słabi. Zginą. Popiół. Zapomnij. Zaczekaj. My nie jesteśmy twoimi wrogami. Pewnie nagina tych bohaterów do swojej woli. Airida nigdy by na to nie pozwoliła. Chyba że... Coś jej się stało. Tego jeszcze nie wiem. Szybko tam sprawnie poszło. Tu nam trochę dłużej zejdzie. Więcej wrogów, ale fajnie. To też więcej doświadczenia tutaj, nie? Dobrze, już porobieni wszyscy, możemy ruszać dalej sobie. Odsłonięcie. Odsłonięcie nam bardzo często wchodzi. To musi być kopiec starszyzny. Tak wiele splugawienia. Demoniczne ślady na ich grobie i druidzkie runy budzące umarłych. Kopiec kreta wręcz. Runy. To misterne wykonanie. To dzieło Airidy! Dlaczego miałaby sprzymierzyć się z demonami? Widziałem już, jak inni ulegają Lilith. Ale poprzysięgła dbać o spokój umarłych. Co teraz zrobimy? Musimy ją powstrzymać. Dobrze. Jak mawia ojciec,
Rozwiązań szukaj przed sobą, a nie w przeszłości. Wiecie co, teraz nie jestem taki pewien, czy my tu zginęliśmy tą hardkorową postacią. Bym musiał się cofnąć do tego streama. Słyszysz to? Przed nami. Coś wściekle krzyczy. Wściekle krzyczy, to może ma jakąś wściekliznę. O nie. To był jeden z czcigodnych pochowanych w kopcach. Wracają do ziemi. Niech zaznają spokoju. Arlo! Myślałeś, że tak łatwo dołączymy do umarłych, chłopcze? Skąd ty się tu wziąłeś? Przeszliśmy przez kopce. Tamtędy? Bardzo odważnie. I bardzo głupio. Airida przechodziła tędy z rogatą kobietą. Nie jest to typowe dla niej towarzystwo. Lilith. Udały się do samotni, na szczyt wzgórza. Chaos rozpętał się, gdy wiatr przyniósł ze sobą dźwięki talharfy Airidy. Jeśli chcecie iść ich śladem, to przez tę mgłę daleko nie zajdziecie. Chyba przyciągają ją wskrzeszone szczątki. Widzieliśmy paru na wzgórzach, zanim ten wyrwał się z ziemi. Zostanę tu i przypilnuję tej dwójki. Mgła jest zbyt blisko, by zostawić ich tu samych. Chronią... O kurde, goblin. Chcę go dorwać za wszelką cenę. Na tym etapie to mogą być naprawdę fajne nagrody. Zobaczcie, jakieś legendarne rękawice. Trująca pułapka nie przerywa twojego ukrycia. To tak, róbmy od razu. Ten nie, ten też nie, tu nie, tu nie. Punkty zdrowia przy zabiciu. One by były lepsze, ale my na razie nie musimy się martwić o to zdrowie. To może w późniejszym etapie sobie to ogarniemy. Roi, jak ja ich nie lubię. Nienawidzę wręcz tych roi robactw. Tak szybko tu poszło? Oni się chyba nie zorientowali, że my tutaj wchodzimy na ich teren. Dobra, buteleczki odrobione. Złoto wyzbierane. Ślady, jakaś bestia coś tutaj ciągnęła. No jeszcze uda nam się pewnie poziom wbić na dzisiejszym odcinku, dzisiejszym nagraniu. Ekstra. Zbierajmy sobie zioła. Kogoś odratowaliśmy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że udało nam się pomóc.
już tak delikatnie próbowali nas wykończyć. Nie udało się. A z czego oni tam strzelają z daleka? Proszę ja was, buty. Mamy okazję tędy się przedostać albo tam górą. Myślę, że tędy będzie lepiej. Zbierajmy sobie złoto. Ekstra, żyć go na całego. Mgła się przerzedza. Lepiej sprawdzę, co u Jorina. Właściwie bym mógł w bańce stać, nie? Ale oni wtedy nam odejdą. No ej, nie wiem, co się dzieje, że nieraz nie możemy atakować. Nie wiem, czym to jest kompletnie spowodowane. Sami widzieliście, że klikałem. Nie wiem, czy tu jakiś błąd po ostatniej aktualizacji nie został wprowadzony. Jeżeli gracie i macie również takie problemy, to dajcie znać. Czemu tędy mnie prowadzi? GPS też miał być naprawiony, a tutaj widzicie, jest jak zwykle. Tu jest to wejście, przepraszam was. Drogi są wolne. Musimy ruszyć do Brestaigu. Tam jest bezpieczniej. Wytrzymaliśmy tu długo. Radziliśmy sobie z gorszymi sytuacjami. Mieliście dużo szczęścia. Brestaig. Roi się tam od tych jełopów z katedry. Proszę, Arlo. To nie potrwa długo. Może powinniśmy z nim pójść, tatku? Byłoby miło napić się piwa. Zajmę się Iridą i Lilith. Idź z nimi, upewnij się, że dotrącali. Ja? Dobrze. Dziękuję ci. No dokładnie, to jest o tym, co wspominałem, że będziemy tutaj wbili i wbijemy sobie poziom. Ja tu coś poszedłem. Szanse na zadanie utrafienia krytycznego przez 3 sekundy. My często ich powalamy. Obrażenia od trucizny zwiększone o 3%. Czy to by był nasz game changer? Coś musimy wybrać. No spróbujmy te 3%. Następnie pójdziemy w zabójczą pułapkę. Tak sobie to zrobimy. Teraz tu do jakiejś podziemi, tak? Mamy się udać. To jest kawałeczek tutaj. Naszą płotką tutaj pójdzie nadzwyczaj sprawnie. Nie ma co robić nawet cięcia dla was. Ale czekajcie. Wzgórze przodków. Wierzchołek niedoli. Kające kopce. Coś mi tu w chwilę nie gra, tak? Nie do końca. Coś mi tu nie pasuje. Dobra, ale zróbmy tutaj to podziemie. Ja mam nadzieję, że to o to chodzi. Chyba, że nam się nie aktywowało jeszcze coś. On był na żółto oznaczony. Kurde, no przecież tędy szliśmy, słuchajcie. No nie może być to, słuchajcie. Ja wam zrobię w tym miejscu cięcie. No i już wyszliśmy z tych podziemi, ale kompletnie nie wiem, czemu one są oznaczone tutaj na żółto. Tak jakbyśmy mieli tutaj wrócić. Dziwne. Dziwne wam powiem. Nie wiem, czy w poprzedniej serii, jak grałem, też tak było. Idziemy odszukać Airidy, już jesteśmy na poprawnej ścieżce. Oczywiście ja zbieram sobie wszystkie materiały pod drogą. A skąd tu ona wypadła, ta mocna tunika? Ona by była z pewnością lepsza dla nas.
bo to rzadki przedmiot. To już nie są te zwykłe bądź czarodziejskie przedmioty. Dobra, koteczko szybko tutaj. Aha, tu mamy zablokowaną drogę. Dobra, ale okej. Tu zacznie się zabawa z nimi na pewno. Kogo ja bym musiał tu pierw rozwalić? Najpierw pewnie. Oj, ciekawie się robi, panowie. Ale dla moich przeciwników. Dobra, naładujmy sobie troszkę. Te pewnie posążki musimy rozwalić, ale nie mogę, bo podtrzymują ją inni. Dobra, podtrzymanie jedno ogarnięte. Jakby was się w kupę gdzieś kilku zebrało, to by było zdecydowanie lepiej. Zatrucie. Podleczmy się. Dobra, czy oni tu nie będą się respić czasem w nieskończoność? Macie pułapkę, dziękuję. Pięknie. Was już sobie tu ogarniemy. Dobrze, i tak muszę się podleczyć i tak. Jesteśmy dwie buteleczki w plecy. Bardzo fajnie, że nie robiłem wam cięcia tutaj. Pięknie, pięknie. A Irida, z nią chyba będzie jakaś walka czy coś, bo skoro ona szła z Lilith. Widziałeś znaki. A Irida? Nadchodzi piekło, a mój lud jest gotów wystawić mi czoła. Jeszcze nie. Ale ty, wyczułam w tobie siłę. Podejdź bliżej. Podejrzana babka. Dobra, i tak jestem na zero z tym, co tu wchodziłem. 7 buteleczek. Ale to powinno nam wystarczyć, niezależnie co by się tu działo. Powinniśmy dać sobie... Oj, chyba że tacy. Z nimi niekoniecznie lubię walczyć. Surowa czaszka. Jeszcze jakiś rój musiał się tu znaleźć. Okej, ale tu mamy uzupełnienie 9. Dobra, jeszcze skrzyneczka. Dwie nawet. Jak my stoimy tutaj, to możemy jako śmieć oznaczyć z automatu. Ja już wam nie będę pokazywał, jak to przerabiam, to każdy zna na pamięć. A nie, spokojnie wygląda. A? Tylko jedno z nas przeżyje tę walkę. Więc nacieszmy się przez chwilę tą burzą. To muzyka natury. Umarli właśnie mordują twoich pobratymców. Niektórzy zginą, to prawda, ale tak już działa natura. Jest jak tygiel. Słabych pochłania, a silnym daje jeszcze większą moc. To ci, którzy przetrwają, ocalą tę ziemię przed piekłem. Dałaś się zwieść kłamstwom demonicy. Nie, to był mój wybór. Lilith jedynie dała mi moc potrzebną, bym wykonała swoją powinność. A ty co jej dałaś? W dziczy na wszystko trzeba sobie zapracować. Nawet na wiedzę. Dowiedź swej wartości, a udzielę ci odpowiedzi. Czyli jednak walka. Świetnie. Myślę, że jesteśmy w 100% gotowi na nią. Tak!
Aj kurde, uciekła z tej pułapki. Ale my też możemy uciekać. Bardzo szybko. Gdzie ona teraz się pojawiła? Dzięki. Butelkę sobie podniosę, czemuś nie? Mocne te widma. Naładujmy sobie na Iridę może energii. O kurde! Strzeliło mnie. Strzeliło mnie. A, unik. Tornada. One wybuchają jeszcze, nie? O tyle, o ile im da się uniknąć, to tego wybuchu niekoniecznie. O! No, w twarz jak się tak dostanie z tego tornadka, to może być niebezpiecznie. No dobra, ale już 3/4 żyćka ściągnięte. Tam to chyba nie powaliło zatrucie, co? No nie, niestety. Zróbmy to szybko sobie tutaj. O! Kurde, znowu wlazłem w to. Jezu! Nie zauważyłem. Gdybym na hardkorze tak grał, to bym trochę się wystraszył. Omijać to jest ciężko, ale już, już to mamy. Silniejszy zwycięża. Niech tak będzie. Co zdradziłaś, Lilith? Powiedziałam jej, jak zniszczyć bariery wokół więzienia Astarota. Czemu? Moi ludzie zapomnieli, ile kosztowało nas pokonanie Astarota. O! Musiałam im przypomnieć, jeśli nie zdołają go zniszczyć. To nie dadzą rady w walce przeciw całej potędze piekiem. Niezwykły łuk. Sobie zobaczymy, co to za przedmiot. Zdecydowanie lepszy od naszej kuszy. Co prawda my nie gramy pod te przedmioty jak kusza łuk, bo gramy pod sztylety. Ale generalnie i tak dostajemy bonusy z tego przedmiotu, jak mamy założonego sobie. To możemy oznaczyć jako śmieci. Ten pożegnalny tutaj ma być, pożegnalny płomyk, więc sobie wyruszymy tam, ale już szybko teleportem. Też zauważyłem, że chyba ekrany ładowania zostały poprawione, bo ich jest mniej, a jak są, to mega szybkie, nawet ich nie widać. I? Mam nadzieję, że odnalazła spokój. Nie... Nie sądziłem, że to się tak potoczy. Na ścieżce przeznaczenia bohaterstwo często splata się z poświęceniem.
Matka tak mówiła. Muszę powiedzieć ojcu, co się stało. Co zrobiła Lilith. Nie możemy pozwolić, by zniszczyła coś jeszcze. Okej, czyli pożegnalny płomyk, zadanie ukończone, kompletne, 5 na 5. Też tutaj już tak zaspoiluję na kolejny. Prawdziwy potencjał chyba będziemy musieli sobie zrobić, żebyśmy mogli tutaj swoje specjalizacje wybierać. Ja nigdy nie grałem łotrem tak daleko. Może na streamie mi się udało dojść do specjalizacji, ale nie wydaje mi się. Chciałbym zobaczyć, co to nam da tak naprawdę, co to będzie fajnego. Tutaj też na tym terenie mamy wiele pobocznych, więc dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, aby następny materiał zrobić z pobocznych. Jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Trochę może nawet dłuższy materiał zrobić, żeby więcej tych pobocznych upchnąć, całą kwintesencję ich zawrzeć w jednym materiale. A jeżeli wam się ten materiał podobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę. Cześć, do zobaczenia.